jednostka wojskowa powstała na początku XIX wieku na terenach należących do Konstancji Gładkowskiej, śpiewaczki operowej, młodzieńczej miłości Fryderyka Chopina, która jest pochowana na cmentarzu Babsku. Zapraszam na mój wcześniejszy film, mało znane groby i miejsca pamięci w Białojarzkiej okolicach, gdzie pokazuję grób i pokrótce przedstawiam życiorys. Budynki jeszcze częściowo carskie, no, tak jak tu widać. Bloki to nie, bloki już okres późniejszy, ale to... Ta stołówka tu, to podobnie stołówka była, to jest mocarstwo. Ale dalej, w tym czasie w tym czasie stacjonowały tu oddziały carskiej Rosji. Na początku I wojny światowej toczyły się tu ciężkie walki pomiędzy Niemcami a carską Rosją. Po I wojnie światowej jednostka stała się własnością Wojska Polskiego. W 1939 roku na terenach Radusza toczyły się walki pomiędzy armią Łódź a Wehrmachtem. No, następny budynek jeszcze carski. Teren jeszcze carski. W 1945 roku jednostka była pod zarządzaniem KGB. Z tego okresu pochodzi grób nieznanej dziewczyny zamordowanej w 1946 roku. Po likwidacji KGB w 1945 roku jednostka z poligonem przeszły wywładanie nadwiślańskich jednostek wojskowych. Duska strzelnica wojskowa. Jeszcze 2 lata temu to była strzelnica wojskowa. Teraz już szkolą się do służby ochrony rządu. Czasami przyciągają tu jakieś wraki radiowozów, autobus. Ćwiczą, strzelają. Słychać ich. A dosyć około dużo. To miejsce wygląda jak magazyn paliw, czy coś w tym stylu. Jeżeli ktoś tu służył i wie, do czego służyły te budynki i te zbiorniki, spróbuję się tam dostać, ale nie będę przeskakiwał przez siatkę. Może być jakaś dziura w płocie. Udało mi się dostać do środka. Nie mam zielonego pojęcia, co to mogło być. Ale wygląda na jakąś stację paliw, coś w tym stylu. Ewidentnie. Prawdopodobnie pod nami są zbiorniki. Dlaczego mogły służyć te rowy? Nie mam zielonego pojęcia.
następnym miejscem jest coś, co przypominało, chyba raczej to było. Następnym miejscem jest coś, co było parkiem samochodowym. Przynajmniej tak mi to wygląda. Tutaj wchodzenie na teren nie ma sensu. Jest pozamykane na kłódkę. Tu jest jakaś wiata. A tam jakieś pozostałości garaży, czy coś w tym stylu. Następne miejsce jest całkowicie opuszczone. Tylko resztki bramy. Jeden znak. Zakaz jazdy. Idziemy na wygląd ciekawiej. Natura je zagospodarowała. Krąg na własny użytek. A to jest najciekawsza część. Idziemy bez problemu do środka. Nie zdziwia niczego. To prawdopodobnie magazyn żywnościowy i stacja uzdatniania wody. Każda jednostka miała coś takiego. Jak stacja uzdatniania wody. A tu już natura zaczyna zabierać te swoje. Jeszcze nie urosną drzewa. Na tej części jeszcze nie ma dachu. Schemat budynku, najbardziej budynku. Nie wiem, jeszcze drzwi nawet nie samo. Ale o tym wiem. Z tej strony wyjście na rampę. Zrobiłem podobnie jednostkę, dlatego myślę, że mogło to być magazyn żywnościowy. I uzdatnianie wody. O, wylokowane na uboczu. Z przyczyn bezpieczeństwa. A uzdatnienie wody z tego względu, że wojna polega na zatruwaniu między innymi wody, także
czasami wdzięki, ale będę jeszcze raz po chaszczach chodził i szukał.